Nie da się zdefiniować ratownictwa medycznego jednym zdaniem. Stan umysłu. Tak, to jest takiego swego rodzaju stan umysłu. Trzeba coś mieć w sobie nie tak, żeby to robić. 27, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 sekund. W ciągu adrenalina, stres, odpowiedzialność za życie i zdrowie innych. Na pewno nie można przewidzieć, co cię czeka. Każdy wyjazd jest inny, każdy wyjazd do kogoś innego. Dzieje się dużo różnych rzeczy, czasami trochę zabawnych, czasami tragicznych. Ładowanie. No, przede wszystkim na naszym kierunku główną jakby domeną naszych ćwiczeń jest są ćwiczenia praktyczne. Żeby podstawy teoretyczne móc zastosować w praktyce. I na każdym kroku nasze błędy są korygowane po to, abyśmy przez lata zawodowe nie popełniali tych samych błędów i nie nazywali tego później doświadczeniem, tak? Uwaga, zabrać ręce, wyładowanie! Tak. Żeby na bieżąco korygować błędy, które robimy, bo człowiek najlepiej uczy się na błędach, tak? Im więcej popełnimy ich w sali ćwiczeń, tym mniej popełnimy ich w godzinie próby. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że w momencie, gdy zamkną za nami się drzwi bazy, musimy zostawić tam za nimi to wszystko, co wydarzyło się na dyżurze i do domu przyjechać po prostu czyściej jak łza i nie przekazywać emocji w domu. No każdy z nas musi zdawać sobie z tego sprawę, że może czekać go taki widok i taka reakcja. Musi sobie jakoś znaleźć jakąś taką ścieżkę na bok, żeby zostawić te emocje albo uciec przed nim. A czasami jest naprawdę ciężko. Na przykład w momencie, kiedy na twoich rękach umiera 8-letnie dziecko, które wasze przed sobą całe życie, tak? A w domu wita cię twoja własna córka lub syn w podobnym wieku. Raz. Gdybym mógł cofnąć czas i dokonać kolejnych nowych wyborów, tak? To myślę, że moje wybory byłyby dokładnie takie same. Nie zmieniłbym nic. Nie żałuję niczego. Spełniam się. Jestem przy szkole. Kocham to, co robię. Jest to moja droga, tego jestem pewien.